Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Patrzcie, mam tutaj zbyt mocną furę. Czy zdarzyło wam się kiedyś mieć zbyt mocną furę? No mi się tak zdarzyło i muszę ją wymienić, bo wygrywanie jest strasznie proste tym samochodem. No, to jest samochód z tego pakietu Deluxe. Wypadałoby raczej wybrać coś normalnego. Tam są jeszcze samochody z tego pakietu, które są trochę słabsze. Czekajcie, bo ja muszę sobie pojechać na lotnisko. Są trochę tam słabsze samochody i chyba sobie je wybiorę. Może nawet wezmę te początkowe autka. Co tu wybrać? Zobaczcie, ten Golf chyba jest taki całkiem spoko, nie? Bo zobacz, tego mamy 325 punktów. To jest hardcore. To jest hardcore. I tutaj mamy pod teren. O, zobaczcie, Defender pod teren ma 137 punktów, a ten ma 136, czyli nawet jest gorszy od Defendera. Ale jakoś tak ten Defender bardziej mi się podoba. Weźmy go sobie, zróbmy z niego koksa, bo tutaj oczywiście można sobie tuningować furki. Uwaga! Co możemy... A, właśnie tu możemy tą pakę dokupić sobie, jakby ktoś chciał. Czekaj, zmień widok. O, możemy sobie teraz tutaj patrzeć, nie? Czyli co? Mi się nie podoba to pudło, mi się podoba właśnie taki pick-up, tak jak wam mówiłem ostatnio. I możemy sobie tutaj takie dodatkowe światła zamontować. Powiem wam, że no kurczę, nieźle wygląda ten Defender. Tu możemy sobie takie to usunąć, a usunę sobie. Będzie wyglądał tak, jakby wyżej był troszeczkę. Tu możemy sobie, jeszcze mam tu poblokowane te rzeczy. Będę musiał coś tam poodblokowywać. Sobie popatrzymy. Standardowy zderzak jest w porządku, podoba mi się, niech sobie zostanie. No i właściwie tyle, zobaczcie, że tutaj dużo rzeczy jest albo niedostępnych do modyfikowania w tym samochodzie, albo jeszcze ich nie odblokowałem. Możemy układ wydechowy sobie tutaj troszeczkę zmodyfikować, dziwnie to wygląda tak swoją drogą. Ale dajmy sobie coś takiego, powiedzmy. I tylny zderzak możemy sobie... Nie, dajmy coś takiego. Nie będzie pasować mi do progów, prawda? Bo progi powinienem też takie dać, ale dobra. To sobie zrobiliśmy. Teraz weźmy sobie jakiś lakier, wybierzmy. Tu możemy sobie wybrać malowania zrobione przez społeczność gry. Patrzcie, jak ktoś kozacko zrobił ambulans. I tu też mamy takie, wiesz... Jakieś niedoskonałości, jakieś błoto takie ponanoszone, ekstra. Tutaj mamy samochód policyjny. Ej, to wygląda fajnie. No, ludzie robią jednak fajne te malowanka. Udało się pobrać, proszę bardzo. Mamy pobrane malowanko. Teraz możemy zrobić jedną z tych gorszych rzeczy, czyli zrobić negatyw z tyłu i z przodu. Ja tego nie chcę robić, chcę, żeby były proste te koła. Możemy też obniżyć, co sprawia, że od razu robi nam się trochę negatyw, ale no to jest samochód offroadowy, ja chcę, żeby on stał wysoko. Obniżać będziemy sobie inne fury, co wy na to? Ej, wiecie co, nie działa mi pneumatyka, to znaczy ona się załączała wtedy, kiedy się wyłączało silnik i to się robiło lewą gałką i naciskam tą lewą gałką na padzie, tą lewą gałkę naciskam na padzie. I silnik nie chce się wyłączyć. Nie wiem, czy to się robi źle. Zainstalowałem sobie tę pneumatykę do tego samochodu. Tak o, z ciekawości. I wiecie co, nie chce mi się to załączyć. Nie wiem czemu. Pojedziemy sobie tym Defenderem do salonu tuningowego i spróbujemy z nim coś zrobić. On już i tak całkiem nieźle ciśnie, no nie? Ale sobie może go troszeczkę przetuningujemy. Tu przy okazji mamy już rozpoczęcie tej ligi. Także tak, wchodzimy sobie do warsztatu i możemy sobie coś tutaj kupić, no zobaczcie, takie podstawowe części możemy sobie dokupić do tego samochodu, nie wiem, co nam tutaj bardzo ulepszy osiągi, tutaj coś tam mamy, pyk, kupiłem, to się od razu instaluje, chyba tak. Tutaj jakiś czwarty poziom. Już nie pamiętam, jak to się tuningowało tutaj, więc po prostu kupię to, co ma najwyższy chyba poziom. Też to było jakoś tak, że jak się... czekaj. To są speed karty w użyciu. Było jakoś tak, że jak się robiło kombinację jakichś części, to się dostawało jakiś duży, duży bonus, nie? Do czegoś tam. Więc jak się ma części z jednej firmy, na przykład bym miał chyba trzy czerwone, to dostałbym jakiś tam bonus do czegoś, do prędkości czy... A weźmy sobie na przykład blok silnika, kupmy. Więc tak, tutaj mogę wybrać sobie blok silnika i teraz muszę wylosować czerwony blok silnika, żeby mieć chyba ten bonus, no nie? Czerwony tutaj... To jest chyba niebieski, to mi nie pasuje.
ale możemy sobie zainstalować. O, udało mi się zrobić jakąś premię 3 razy Outlaw, czyli żółte części. Ja tutaj dalej losowanie włączyłem. Na 10 poziomie coś sobie ten. No, okej, to jest nawet całkiem dobra część, ale na razie wymienimy na kartę, dobra. I tak, o czekaj, nie chciałem wychodzić. Teraz wejdziemy sobie w wyposażone i zobaczcie, mamy 3 takie karty i to nam dało bonus 3 razy Outlaw. Jeszcze brakuje mi na przykład ECU czerwonego i bym miał kombinację 3 części tych czerwonych, nie? Patrzcie, mam aż 186 prób do losowania. Jeju, jaki ja jestem bogaty w tej grze. A w ogóle to wiecie co? Zobaczcie, teraz tego Land Rovera można zrobić sobie na 400 tych punktów, 399, czyli można go zrobić na maksa. Kiedyś, jak było, jak ten Payback miał swoją premierę, to nie można było wymaksować każdego samochodu, a teraz można wymaksować każdy. Co oznacza mniej więcej tyle, że będziesz mógł się ścigać takim Land Roverem Defenderem z jakąś Corvettą i będziecie mieli takie same osiągi. Teoretycznie. O kurde. Wiecie co, zrobiłem już chyba z 10 losowań i mam już część na poziomie 18, a dalej nie mogłem wygrać tej czerwonej. Choroba. No dobra, chodźmy zobaczyć tutaj. Okej, mój samochód jest chyba trochę nawet za mocny. O, tu wymagany samochód to jest 130 punktów, a mój ma już 214. A prawie 100 punktów więcej, gościu. No, troszeczkę przesadziłem z tym tunikiem, chciałem polosować, a niekoniecznie dobrze zrobiłem, no. Teraz chyba będzie mi za łatwo. Wow! Tu można poczuć wolność. 150 na godzinę i 3 metry nad ziemią. 3 metry nad ziemią? 3 metry? To nie jest dużo. Już to są hopy dużo większe chyba, nie? Dobra, co to za ktoś? Co my tutaj mamy? Świeże mięsko. Ty jesteś Udo Rod? Udo. A, to ten Udo! Chcesz sobie zrobić selfie, Mac? Chrzanić to. Jestem offroadowcem tak jak wy. Ba, lepszym. Udowodnij. Pokonaj moich, to pogadamy. Spoko. Dobra. Zakład poboczny, uderz tyle obiektów i wygraj wyścig. 25 obiektów musimy rozwalić Defenderem. Fajnie wygląda teraz ten Defender z tym malowankiem, nie? Tak trochę ożył ten wygląd jego. Dobra, uwaga. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Ale wyrwał. Ej, autentycznie można go zrobić na maksa. Wymaksować go tak solidnie. Na 400 punktów to, wiesz, kupujesz ten jeden samochód na starcie i możesz go maksować i już właściwie żadnego innego samochodu nie musisz kupować, a wiesz, na początku jak ten Need for Speed wyszedł, to musiałeś sobie zmienić co jakiś czas samochód, bo nie mogłeś tego, co miałeś, ojej, wymaksować jakoś tam mocniej, nie? A teraz już nie trzeba się o to martwić. Dobrze, musimy zniszczyć obiekty, czyli to mogą być jakieś znaki chyba? Tak, to mogą być znaki, to mogą być jakieś rośliny, które da się zniszczyć. Jakieś kaktusy, nie kaktusy. O, ogrodzenie, proszę bardzo, tutaj to możemy zniszczyć. Akurat Defender świetnie się do tego nadaje, no bo jest ciężki. Te obiekty go nie powinny jakoś spowalniać. No chyba krzaki się nie liczą, nie? Krzaki nie są takimi obiektami, które się niszczy. Tu na górze był jakiś żeton, widzieliście? Będzie trzeba je później pozbierać, ja ich nie zbierałem, jak grałem pierwszy raz. A chyba, że na nie sam wpadłem. Dobra, jeszcze 10 obiektów muszę zniszczyć. Tutaj mamy na przykład kaktus, on się liczy? Tak, kaktus się też liczy, jak w niego wjadę. I cyk, dojechaliśmy sobie. Wszystkie obiekty udało się zniszczyć, chociaż musiałem powtórzyć wyścig, bo przy samym końcu już nie było co niszczyć. Roślinek żadnych nie było, kaktusów nic. I pojechałem jeszcze raz ten wyścig, żeby sobie tam poniszczyć. Dużo musiałem ogrodzeń w sumie przejechać. Ale dzięki temu mamy 20 tysięcy więcej tej gotówki. I reputację mam jakoś bardzo, czy ja mam jakiś mnożnik do tych reputacji? Nie wiem. A dostaliśmy blok silnika, ale dużo gorszy. Ty, ja nie wiem. Jak się zaczyna tą karierę od początku, to tutaj zobaczcie, że jakby jest łatwiej, szybko się to wszystko zdobywa.
Ja wiem, że po jakimś czasie te samochody będą coraz trudniejsze do pokonania, ci przeciwnicy, no nie? Ale póki co idzie całkiem fajnie. Wiecie co, ja proponuję pojechać sobie te wszystkie offroadowe wyścigi, a później zrobimy sobie może jakiś test speedcrossowy, tak, jako taki dodatek. Tu mamy jeszcze takie różne billboardy do niszczenia. Oczywiście je też trzeba pozaliczać. I uwaga, powinien sobie poradzić. Ojej, 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 powinien sobie poradzić, doskoczyć. Dobra, ekstra. Dobrze, i żeby zdobyć reputację i środki, czyli dostajemy po prostu za to kasę, nie? I dosyć dużo tej reputacji. Kurczę, w ogóle tu dostajemy kasę i reputację za wszystko. Za każdy skok, za każdy drift. Dostajemy jakieś tam punkty, które później można na coś wykorzystać. K73, tutaj Udo. Udo, mi się podoba ten nick. Tak jest, no dalej. Dawaj Udo, jedziemy. Udo to brzmi jak jakieś niemieckie imię, nie? Jak Uwe jakieś, czy coś takiego. Bo w naszym polskim... Chciałbyś, żeby twój synek nazywał się Udo? Nazwałbyś tak swojego syna? Cześć Udo. Jezu. Udo, weź przynieś piwo. Czemu można skrzywdzić tak dziecko, kurczę, na całe życie właściwie. Daj spokój. Dobra, pasz Defender, ale przeciwnicy już nie zostają tak bardzo z tyłu. Tutaj mamy już trochę wyższy poziom trudności, bo zwiększyło nam się poziom wymagany poziom samochodu naszego, to jest 150 punktów, mój ma ponad 200 jak na razie. I zobaczcie, że tamci cisną dosyć ładnie, nie? Naszym zadaniem jest tutaj utrzymać się na pierwszej pozycji przez dłużej niż minutę. No, przez minutę, dokładnie. Uwaga, hop! Cyk. I za wszystkie takie skoki monstrualna ilość punktów przybywa na nasze konto i na naszą reputację z każdym takim skokiem. Zostało mi 11 sekund, żeby się utrzymać na pierwszej pozycji i dostanę dodatkowe hajsy. Się cieszę z tych hajsów w sumie po co, skoro i tak jestem tak monstrualnie bogaty od tej wersji Deluxe, nie? Nie pamiętam, żeby tutaj, żebym miał aż tyle kasy na starcie tej gry. Chyba po prostu pokupowałem sobie różnych pierdół i tej kasy mi od razu zabrakło. Tak, nie wiem. No po prostu mam dużo kasy. I proszę bardzo, tu już chyba będziemy mieli metę zaraz. Jeszcze dwa punkty kontrolne. Póki co te wyścigi są naprawdę łatwe, ale wiecie, no... Poziom będzie rósł na pewno. O, mamy czerwone ECU! To jest coś, co potrzebujemy. Co prawda, no kurde, dużo niższy poziom. Zobaczcie, jaki poziom samochodu spadnie. Ale będziemy mieli bonus. A wiecie co, zainstaluję to sobie. Tamta karta mi nie zniknie. A no, będę miał trochę wolniejszy samochód, ale będę miał bonus. Będę miał teraz zbonusowane części. Nie wiem, czy tutaj mogę wejść w ten tunik z samochodu, ale chyba nie. Chyba nie mogę tutaj tego zrobić. Tu w Need for Speed Payback możemy sobie też poszukać różnych wraków samochodów i te wraki samochodów, jak już znajdziemy wszystkie części, to sobie sprowadzamy do naszego garażu i możemy z nich ulepić samochód. I tutaj różne takie samochody są do znalezienia, chyba nawet BMW E30 można sobie znaleźć w tych wrakach. O, ja zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, zobaczcie. Akurat jedzie Defender, możemy go wyzwać na pojedynek. Jak to zrobić? Tojup, okej. O, widzicie, i teraz mamy w miarę zbliżony poziom. Oczywiście mój Defender jest lepszy, ale już ta różnica nie jest taka duża. I teraz musimy się ścigać, to są wyścigi uliczne i musimy się, ale to jest fajne, mi się to zawsze podobało, musimy się oddalić o ileś tam metrów od naszego przeciwnika i wtedy zdobywamy więcej punktów, jak jesteśmy w tej zielonej strefie, nie? To szybciej te punkty zdobywamy. Jakoś tak to jest tutaj. Pyk, ale mi się mój Defender już, zobacz jak się ubrudził. Cyk. Dobra, 20 punktów, no już chyba gościu nic z tym nie zrobi. To już za duża prędkość maksymalna, 200 km na godzinę takim kwadratowym Defenderem. W
Wyobrażacie sobie, jaki tu jest opór aerodynamiczny w czymś, w takim klocku Lego? Już zobacz, jakby to, ten samochód chyba budowali w Minecrafcie. Taki kloc. To jest jak, tak samo jak Mercedes G63. No po prostu klasa G. No nie? To też taki kwadraciak. Dzisiaj tak w ogóle widziałem G-klasę, ale taką wypasioną, tą najnowszą. Cyk, cyk, cyk. Pozostało 30 punktów, musimy... Aha, okej. Już tam ten gościu bardzo z tyłu został. 10 punktów i proszę bardzo, wygrana. I musimy tych przeciwników też pokonać iluś tam, żeby móc się zmierzyć z Udo? I lecimy! Poważne słownictwo. Dobrze, startujemy. No, wiecie, teraz mój samochód już nie jest tak przykokrzony jak wcześniej, już tak go powiedzmy zrównałem z tym poziomem przeciwników. Później już nie będę musiał tak robić, bo no... będzie już coraz trudniej. To jest taki, wiesz, początek paybacka. I tutaj na początku jest tak w miarę w porządku, ale później... Patrz, jak już leci, gościu. No, tutaj też są takie hiper wysokie skoki niekiedy. Są różne rampy, to nawet na lotnisku są te takie rampki, gdzie można sobie skakać. Ale wiecie co? Te pobocze strasznie zwalnia tego Defendera. Myślałem, że lepiej będzie sobie radził. Gonimy golfiarza, zobacz. Cyk. Cyk. Strasznie tutaj trzęsie, no nie? O właśnie, i to jest właśnie moc dużych samochodów. Możesz bez problemu zepchać jakiegoś małego golfiarza bez żadnego pardomu, proszę bardzo. Tutaj możemy sobie skrócić, hops. Wielka hopa i jedziemy dalej. Co tam z tyłu nie goni? 500 metrów, bardzo krótkie te wyścigi. No ale już bliziutko mnie się trzymają. Już nie jest tak lekko. Tak, miałem tutaj osiągnąć 177 km na godzinę. Osiągnąłem nawet 219 po bezdrożach. Chcielibyście takim samochodem wielkim pojechać tyle na godzinę po takich bezdrożach? O, zobaczcie, teraz poziom szybko już urósł. Teraz mój samochód ma 177 punktów, a wymagane jest 180. Zobaczymy, czy dam sobie radę z tym. Musimy wykonać skok na odległość 60 metrów i wygrać wyścig. No, tutaj już może być trudno. Nie wiem, czy mój Defender da sobie radę. A, bo my mamy chyba pojedynek z Udem. Jak się odmienia to imię? Będzie wyjątkowa zabawa. Okej, okay, zobaczymy, kto się będzie bawił i śmiał na koniec. Przygotujcie się na szok. Tak, przygotujcie się na szok. Będzie szok prędkości. Póki co start miałem lepszy, zobaczymy jak będzie dalej. Świeżaku, jaki pewny siebie. Aha. No, zobaczymy, kto się będzie śmiał. Zobaczymy. Na razie został z tyłu. Słuchajcie, nie wiem co ten Defender. Ja wam powiem, ja mam te bonusy poinstalowane. Myślę, że to dużo daje też. Nie jestem pewny co daje ta premia do skoku, że co, że ja podczas lotu jakiś... mam dopalacz, czy więcej nitra mi się wtedy ładuje, czy jak? Zagradaliśmy się wyszukać śladów UFO, gdy jeszcze była tam tajna baza. Jak nas przyłapali, zjewaliśmy na przełaj. Niesamowite, ale serio? Uwaga, i wielka hopa. Ja już zrobiłem tutaj wyzwanie na 60 metrów. Kurde, jak poleciał. Nie wiem, jak to Subaru przeżyło. Taki wielki skok. Ty, bo on mnie tutaj dogania. Jest to kolebka wyścigu pustyni i aut terenowy. Dobra odpowiedź. Przynajmniej tyle teorii. Rzeczywistość nie jest tak bardzo. Widzę, że Mac chyba polubi tego Udo. Dobrze się dogadują, nie? Z tego co pamiętam, nie wszyscy będą tacy życzliwi. Już się cieszę na ten wrak, Udo. Pyk.
Dobra, tutaj mamy drugie okrążenie. To się chyba podda. Oj, nie wiem. No zostaje z tyłu cały czas. No Subaru kontra Defender, chwileczkę. I cyk, ten dalej z tyłu. No mimo, że mam gorszy samochód i ustawiłem najtrudniejszy poziom trudności, to ten przeciwnik zostaje z tyłu. Tak, zainstalowałem sobie zwycięski klakson. Jakoś mi to pewnie dodaje parę koni mechanicznych, mam nadzieję. Czekaj, czekaj, klakson. Nie, jeszcze no, jeszcze bokiem wszedłem, zobacz, na luzaku. No i pięknie. Tak, 60 metrów żeśmy skoczyli. Przerobiliśmy sobie fajnie Defendera. Powinienem dostać jakiś bonus pieniężny. Patrzcie, 2 miliony ja już mam. O kurde. To ja nie wiem, to chyba będę mógł kupić jakieś najdroższe auto tutaj w tej grze. Dostałem, zobaczcie, dostałem ulepszenie tej części i ta firma, która mnie interesuje. Także mamy fajny komplecik tutaj. I proszę bardzo, Udon pokonany. Tak jest, liga pokonana. I zdobyliśmy sobie, odblokowaliśmy nowy samochód w salonie, ale ja już go mam w garażu. Tego nie mam. To jest Skyline. I mamy jeszcze to. To jest na offroad chyba, tak? Wiem. Dobra, wraki. Masz już pierwszą wskazówkę dotyczącą wraków. Przejdź do zakładki wraków na mapie, żeby dowiedzieć się więcej. Dobrze. Wraki to jest fajna sprawa, bo można sobie właśnie poodkrywać. Tak, mamy tutaj wskazówkę, fragment mapy. I to będzie chyba Nissan Fair Lady. Tak coś mi się wydaje. Pełny ekran. I tutaj mamy wskazóweczkę, przybliż wskazówkę i musimy znać, no przecież wiadomo co to jest koło lotniska. Nie? Zobaczcie sobie, tutaj mieliśmy ten pas lotniska. To ten wrak będzie gdzieś chyba tutaj. Czekaj. Tu mamy takie rozgałęzienie, nie? To będzie gdzieś tutaj. Jedziemy na tą miejscówkę zobaczyć. Szacuję, patrzcie, zostały tutaj jeszcze te samochody chyba z nich. A nie, dobra, tu już będzie nowa impreza. Czekaj, co? Okej. Nie, nie chcę tego teraz. Dziki szał, mogę powtórzyć, żeby kogoś pobić. A, dobra, to na razie rekordów nie chcę robić. Na razie jedziemy zobaczyć ten wrak. Tutaj jeszcze do rozwalenia będzie billboard. Nie wiem, czy tam doskoczy, to spora odległość była. Ale widzieliście przed chwilą, że ten Defender, mimo swoich wielkich gabarytów i wagi, kurczę, leci jak szalony. Dobrze. 2 kilometry, możemy spokojnie jechać na przełaj, zobacz go. Cyk. Nie ma problemu. Pamiętam, że jak pierwszy raz grałem w te offroady w Need for Speed, to po pierwsze nie mogłem uwierzyć, że po offroadzie jeździmy. To pierwszy chyba taki Need for Speed, gdzie faktycznie mamy te offroady. I takie typowo dedykowane samochody do tego. Nigdy wcześniej tego nie było. No i nie ma co ukrywać, ta jazda po offroadzie tutaj jest taka no sztuczna, tak? Widać, że to jest takie sztywne i nawet w Need for Speedzie hicie jest to takie bardzo naciągane, no nie ma co ukrywać, takie są realia. A my szukamy tego samochodu i proszę bardzo, nawet wrak, ikonka tego wraku pojawia nam się nad pojazdem, którego szukamy. I czy, jak to tutaj było, czy my musimy wszystkie części? A nie! My musimy chyba później zadecydować, do czego ten samochód chcemy zrobić. Czy na dragi, czy na coś innego, tak? No i pięknie. A nie, dobrze, musimy 5 chyba wraków znaleźć. Teraz pokazały nam się kolejne wskazówki, gdzie musimy sobie poszukać tego wraku. O ja już tak nie pamiętam dobrze tej mapy. I ciężko mi powiedzieć, gdzie to może być. W każdym razie to na pewno są tereny pustynne i wiem, że te dwie wskazówki dotyczą gdzieś obszarów w okolicy autostrady. Coś takiego. Dobra, zajmiemy się może tą wskazówką.
I zobaczmy sobie. Jeszcze zerknę. Zerknę sobie tu. Albo autostrada. Czekaj. A nie, to nie jest czasem gdzieś tutaj? Tak, to będzie to chyba. To będzie gdzieś w tym miejscu. Daleko ode mnie to jest? No, kawałek drogi. Może znajdziemy coś bliżej. Jedno już chyba mam. Drugie będzie koło rzeki. Rzeka. Żeby, wiesz, od razu coś bliżej znaleźć, nie? Albo rzeka? Na niebiesko chyba rzeka to jest zaznaczone. Tu mamy jeszcze coś takiego, ojej. Tylko ja tu nie widzę właśnie żadnej rzeki, cholera. Czekaj, tu mamy koło drogi coś. Tutaj takie kręte dróżki. To będziemy mieli chyba gdzieś tutaj. No, powiem wam, że ciężko. Dobra, pojadę tam, gdzie już wiem. Na pewno? Daleko ode mnie. A nie, ja jestem blisko tego. Czekaj. Ja nie na to spojrzałem, co trzeba. Dobra, to mamy kilometr do tego miejsca. To na spokojnie, gościu, zobacz. Gaz. I już jesteśmy na miejscu i mamy kolejny wrak. Jak to wygląda? Gdzie? A, bo ja sobie tutaj tak zaznaczyłem orientacyjnie. Ale to będzie gdzieś tu w pobliżu. Trochę głupio się rozgląda kamera. O, coś jest. Aha, dobra, bo tu gdzieś tu, tak? O, widać. Uj, nie wiem, czy przez co przejadę. Defender przejechał, proszę bardzo. I mamy kolejną część wraku. Raczej część, to wygląda jak silnik i skrzynia biegów chyba. Tam w środku. Okej. To mamy znalezione. I tutaj wiem, ja chyba byłem w tej części, gdzie są takie kręte drogi. I tutaj, co to może? Tak, to jest rzeka. Aha, to na pewno będzie przy rzece, czekaj. Tu jest rzeka, wiem gdzie to będzie. Chyba wiem gdzie to będzie. I tu mamy drogi takie i autostradę tak, o, zobaczmy. Drogi takie i autostradę tak, o. Czekaj, tu mamy to. To nie będzie tu? Taka podwójna droga. No po prostu autostrada, no. Tak, to będzie chyba tutaj. To będzie gdzieś tutaj. Okej. To będzie tu. Tu mamy tą miejscówkę. No, najlepiej byłoby się gdzieś tutaj szybko przenieść. Miejsca, może miejsca. O, mamy stację benzynową nieopodal. Proszę bardzo. Przenosimy się. Raz, dwa, trzy, już jesteśmy na miejscu. I gdzieś tutaj mamy ten wrak. O, ty kurde. Się rozbiłem. Dobra. 700 metrów. Dobre, jest to szybkie przenoszenie, nie? Bo byśmy musieli znowu ten cały wielki teren przejechać. I gdzieś tutaj jest nasz wrak chyba. Bo ja tak sobie orientacyjnie zaznaczyłem tu gdzieś. O, jest, widzę! Widzicie taką małą ikonkę tam na górze? To jest to, czego szukamy. Z tego co pamiętam, do niektórych wraków ciężko było się dostać. O, na przykład to jest jeden z takich wraków. Musimy doskoczyć tam, bo tam się nawet offroadowym samochodem dojechać po tych skałach nie da. Tam on się będzie po prostu, ten samochód, ślizgał. Dobra, gaz. I musimy tak doskoczyć, żeby nie przelecieć, żeby nie polecieć za daleko. Hamuj. Dobra. I tu mamy coś takiego. O. Nie wiem, co to może być. Że jakieś części zawieszenia, czy coś takiego. No ale okej, znaleźliśmy sobie. I zostało nam tego... O, czekaj, nie tu wszedłem. Zostało nam tego wraku do znalezienia. Jeszcze dwie części, no i mamy jeszcze dużo do zrobienia zawodu. Zobaczcie, to jest dopiero ten fragment mapy, a gdzie tutaj jeszcze? No dużo do zrobienia mamy w Need for Speed Payback. Ale ja was zapraszam na kolejne odcinki w tej grze. Trzymajcie się, na razie, hejas!